Obie zostały jako bardzo młode zwierzęta złapane na wolności i przeznaczone do pracy w cyrku. Baby przebywała ponad 30 lat w cyrku Orfei we Włoszech, a Cita ponad 20 lat w Helmut Quiser Cirk w Niemczech. W roku 2005 obie słonice trafiły do ośrodka Terra Natura Park w Hiszpanii, skąd w 2006 zostały sprowadzone do krakowskiego zoo. Słonie indyjskie to obok swoich krewnych słoni afrykańskich najcięższe lądowe ssaki. Samce mogą ważyć do 5,5 tony, a samice do około 4 ton. Występują w Azji Południowej, składającego się z traw, gałęzi i owoców. Charakterystycznym narządem u słoni jest trąba. U słoni indyjskiej jest ona zakończona jednym charakterystycznym wyrostkiem, podczas gdy u słoni afrykańskich odpowiednio dwoma. Jest ona zbudowana z przeszło 100 tysięcy włókien mięśniowych, co czyni z niej doskonały wieloczynnościowy narząd. Oh,
זוכר שראינו ברחובות, כשהיינו בעת Koty duże, nie? Tak, no. Thank you.
Thank you.